Kto czekał, to się już teraz doczekał, bo w naszym szlagierowym studiu pojawił się gość. Krzysiu Pietrek. Witam cię serdecznie. Witam cię, Sebastianie, witam państwa. Proszę bardzo, jest tabliczka, czyli są pytania. Zaczniemy od takich... Czyli taki mały egzamin. No, można powiedzieć, że tu egzamin, bo będziemy troszkę chcieli się cofnąć w czasie, żeby powspominać listę śląskich szlagierów. No i czy pamiętasz, z jakim szlagierem pojawiliście się na liście? Pierwszy raz, wiesz co, to na pewno było zespołem Blue Party. To było 9 lat temu, gdzieś tak około, 9-10 lat temu. Pierwszy szlagier to była Zgrana Paka, utwór i teledysk nakręcony do tego. 9 lat temu. 9, no tak około. No, 2 lata jestem sam, trzeci rok leci, no i minus 7, tam to jest 9 lat. 9. Około. Dobrze, czy wtedy Zgrana Paka czuła stresa wchodząc do studia? No, ja na pewno. Kazik już mniej, bo Kazik wiadomo bardziej był obyty. Ja tak wchodziłem w ten nowy świat muzyczny, biznesowy. Mówię, ale biznesowo-muzyczny. Biznesowo-muzyczny, o, tak można. Jedni robią biznes na tym, a drudzy muzyka. Nie, ja mówię, w sensie, wiesz, muzyka, nie? Dobra, słuchajcie, to my już za chwilę i do biznesu, i do muzyki, i do historii będziemy wracać, a wy zostajecie razem z nami. Ty zmieniłaś mój świat. Ty niezwykła jak kwiat. Jeden z faktów został już ustalony, czyli 9 lat temu Blue Party, Zgrana Paka to pierwszy z numerów, a teraz solowo kariera. A jeszcze ci przerwie, jeszcze przed Blue Party jeszcze był zespół Golden Mix. Ale tu chyba teledysku nie było? Nie było teledysku. Dobrze, czyli te kroczki szlagierowe tak się stawiały się, pojawił się tutaj. Teraz solowo kariera. Już to nie są kroczki, to już są wielkie kroki. Pamiętasz, jaki był szlagier, którym żeś zaczynał z listą śląskich szlagierów? Tego nigdy nie zapomnę. Utwór zatytułowany Proste Słowa Dwa. Proste Słowa Dwa. Wyślij SMS-a. Proste Słowa Dwa. Jak to jest, kiedy artysta zaczyna już taką swoją solową karierę i właśnie ma ta możliwość, żeby zaprezentować pierwszy ze swoich utworów? No, jakby na to nie patrzeć i nie cukrując nikomu, najstarszej liście szlagierowej. Tak, prawda. Bo to już jest, niedługo będzie 800 wydanie. No właśnie. I co się wtedy czuje, kiedy przychodzisz do wydawcy i tego programu go do sztumu? No, fajny teledysk. No. Można go zaprezentować, puścić, nie? Mamoga. Na pewno jest, wiesz, taka euforia, taka ciekawość, jak się ten teledysk przyjmie. No właśnie, czy może zacznę od tego, bo chciałbym zapytać, czy obecność, twoim zdaniem oczywiście, czy obecność w takim programie, w tej liście pomogło artystom? Daje cokolwiek? Bardzo pomogło. Bardzo. W tym świecie, w świecie internetu na pewno bardzo pomaga, w świecie telewizji, bo jest... Można to, wiesz, wszyscy mogą to zobaczyć. Cały świat. A powiedz mi, po tej premierze, kiedy to Proste Słowa Dwa poszły w świat, właśnie w tym programie, tutaj u nas, wydaje ci się, że ten odbiór był dobry? Wydaje mi się, że był bardzo dobry, bo utwór bardzo długo utrzymywał się i na listach radiowych bardzo wysoko, także i na szlagierowej tutaj listy śląskich szlagierów także. Dobrze, słuchajcie, mam tu jeszcze parę pytań i mam takie pytanie dotyczące tego, co najważniejsze, 800 finał, bo o tym my już wspominali. Jak chcecie się nieco więcej dowiedzieć, to zostajecie razem z nami. Tyle dni, tyle marzeń, wciąż spełniają nam się sny, nawet jeśli czasem z oczu płyną łzy. Krzysiu, to teraz do tego święta wracamy, bo to święto, wielkie święto szlagierowej muzyki. 15 sierpnia, 800 finał, Siemianowice, Amfiteatr. Tam na scenie plejada artystów szlagierowych, między innymi ty się też pojawisz, ale będą też honorowi goście. A ci honorowi goście to prowadzący, bo przez te lata, przez te 800 wydań tych prowadzących trochę się jednak przewinęło. I zmieniło się też. Program zaczynał i pierwszy chyba dzień dobry powiedział Darek Niebudek. Pamiętam. Darek będzie razem z nami, będzie też Grzegorz Stasiak. No i teraz chciałbym, żebyś taką ocenę wydał. Jak ci się pracowało z Darkiem, z Grzesiem, a jak teraz na przykład ze mną czy z Marcinem Janotą? Trudne pytanie, a jest jakieś inne pytanie? Nie. To jest pytanie za 100 punktów. Za 100 punktów. Uważaj, co powiesz, nie? Egzamin, nie? Mówisz jeszcze inną smary i wakacje. Tak, ale tak zupełnie poważnie. Tak. Jak oceniasz w ogóle, może nie rozdrabniajmy się na moich kolegów, co były... Ogólnie zawsze było bardzo miło, sympatycznie i podstawowo wesoło. Nie było tam jakichś, wiesz, stresu. Ja szczególnie się stresuję, bo przy jakichś wywiadach to dla mnie to jest na pewno, wiesz... Powoduje stres. Tak, powoduje stres, no. Powoduje stres. A każdy z, właśnie z prezenterów starał się, żeby zaspokoić sytuację, tak samo jak ty. O. Darek Niebudek miał szczególnie trudną sytuację, bo zaczynał zupełnie nowym dziełem, które powstało na śląskim rynku. On rozpoczął, no. I to... Pierwsza emisja. Teraz my też mamy trudne zadanie, bo dorównać Darkowi nie jest łatwą sprawą, więc tym bardziej stojąc z nim na jednej scenie już niedługo... Ja się wyda stresowo. Dobrze, za chwilę będziemy do najważniejszego tematu wracać, a to najważniejszy temat naszego spotkania. Jaki? Zaraz się dowiecie. Proste słowa dwa, wierzymy w nie ty i ja. Proste słowa dwa, bo serce kierunek zna. Proste słowa dwa, nic więcej nie trzeba nam. Proste słowa dwa, tak dobrze je znam. No i w twoich rękach, Krzysiu, to ten bardzo ważny powód, tu możemy pokazać, o proszę bardzo, tu pokażmy, tu za chwilę sobie to przebijemy, żeby wszystko było jasne. Tak, się prezentuje Krzysiu i się prezentuje jego drugosolowa płyta. To jest Wygrany los. Wygrany los. Mhm. No tak, tytuł taki dwuznaczny, bo utwór mówi o wygranym losie, o miłości. Masz ta druga osoba, ta druga połówka, a dla mnie to też jest, wiesz, i druga osoba, druga połówka, a także wygrany los muzyczny. Bo to jest drugie rozdanie. Drugie rozdanie, tak. Tak. Słuchaj, ja jeszcze nie miałem możliwości przesłuchania tej płyty, muszę się przyznać i chciałbym, żebyś właśnie teraz ty nas troszkę wprowadził w ten muzyczny świat tej płyty. Jako ta płyta jest, jakie na niej są utwory, czemu właśnie takie, skąd te treści, żeby my nieco więcej dowiedzieli się o tej płycie. Wiesz co, staram się, żeby ta płyta zawsze była i szlagierowa, i densowa, a przede wszystkim melodyjna i łatwa, żeby wpadała łatwo właśnie w ucho, żeby nie była trudna, bo właśnie łatwa, przyjemna muzyka jest najfajniejsza, bo człowiek posłucha, wpada to w ucho i wtedy już sobie nucisz. Ale powiedz mi, przy produkcji tej drugiej płyty był taki sam stres jak przy tej pierwszej płycie, bo przy pierwszej płycie pamiętam, jak żeś ją wydawał i jak ona wychodziła na świat. Mieliśmy taką wspólną podróż ponad 4,5 godziny, Kaj żeś przesłuchał ją 37 000 razy. Tak, był stres. Teraz jest mniejszy. Mniejszy już. Jest mniejszy stres, tak. To jest już druga płyta. Jest coś takiego, że żeś już bogatszy, to na pewno o jakieś doświadczenia. I umiesz ten rynek już troszkę wyczuć tego twojego potencjalnego fana? Wiesz co, na pewno nie na 100%, tak na pewno w 90% tak, bo szlagier też się zmienia. Jak się obserwuje, wiesz, i muzykę zachodnią, szlagierową, wiadomo, że... Znaczy, fajnie, że padło hasło, że szlagier się zmienią, że obserwuje się. Tak. To jest bardzo fajne, bo oznacza to, że nie stoimy w miejscu, i no się zaczynamy rozwijać. I fajnie, że artysta to godo i że wy, artyści, zaczynacie to rozumieć, że to musi się rozwijać, to musi ewoluować, to musi iść do przodu. To jest fajne, ale patrząc i porównując do pierwszej płyty, różnice jakie znajdziemy? Na pewno jest inna ta płyta, jest inna, jest i szlagierowa, można znaleźć utwory i z lat 80. troszeczkę tak pod Italo Disco, bo to też bardzo lubiłem te lata, dla mnie to są najfajniejsze lata 80. i muzyka z lat 80. Szlagiery jak najbardziej. No dobra, to powiedz mi, na płycie jest utworów? 16. Jest 14 utworów, teraz się powiem dokładnie, żebym nie okłamał, nie, 12 jest moich, autorskich. 2 utwory są... Jest taki projekt jeszcze szlagierowy Byzuch, też właśnie z tego projektu 2 utwory się znalazły na mojej płycie, tytułowy i duet z Mateuszem Szymczykiem. No i jest miks, który naszych polskich przebojów w moim wykonaniu, covery, tak. Powiedz mi, z tych 12 twoich numerów, twój ulubiony jest już jakiś? dużo ich mówię. Powiem ci, wiesz, co słucham tą płytę, ja przynajmniej, zobaczymy jaki będzie odbiór, co ludzie, bo już ci, którzy już tą płytę słuchali, to już tam do mnie piszą, dzwonią, że bardzo fajna, gratulują, bardzo się cieszę, dziękuję za słowa uznania, za te miłe słowa, jest to dla mnie miód na serce i człowiek wie, że dobrze to robi i wie w jakim kierunku iść dalej, jak ten szlagier ma wyglądać, jak tworzyć dalej muzykę. To jest najważniejsze. Dla mnie, wiesz, powiem ci tak, no pierwszy utwór na pewno to Za domem, który też się ukazał. Nie ma teledysku na niego. W najbliższym czasie jestem tam, w planach mam o nakręcenie paru teledysków, ale to jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę czasu. Teraz płyta, tak. Potem teledyski, tak. To plany na przyszłość. A powiedz mi, bo wspominałeś, że to są autorskie numery, czyli tekst twój? Tekst jest od Oli Gawiczek, chociaż jeden tekst tutaj się znajduje na tej płycie od Doroty Pacholarz. O, proszę bardzo. A muzyka? Bardzo miłą niespodziankę mi zrobiła, napisała fajny tekst. Muzyka jest moja. Twoja. W 90%, a są dwa utwory od Mateusza Szymczyka też, który stworzył muzykę. No i ten miks. No to, moi drodzy Państwo, płyta jest. Trochę więcej o tej płycie wiemy. Teraz czekamy na teledyski, żeby numery z tej właśnie płyty mogły trafić do naszej top 10 za waszym pośrednictwem, czyli wysłanym SMS-em. To ja będę dziękował i żegnam się z gościem. Krzysztof Pietrek moim i waszym gościem był. Widzimy się w Siemianowicach. Już się nie mogę doczekać. Bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie i na was też tam czekamy. No. W Siemianowicach. Do zobaczenia.